Cześć, tu Dziar. No wczoraj dostaliśmy magnes neodymowy. Idziemy go dzisiaj sprawdzić. Zapraszam do oglądania. Zostaw suba. Potestujemy ten magnes, czy w ogóle czy uda nam się wyciągnąć. Rękawiczki, rynki też? No możesz to położyć sobie na ziemię i Ania zrobi unboxing. Pokaż nam ten magnes. Da, to są najnowsze rękawiczki, infernówki. Oczywiście paczka przyszła z Chin. Linkę gdzieś trzeba do tego mostu przywiązać. Zostaw na razie, wyjmij magnes. Pokaż widzom magnes. Proszę, elegancki. Nowiusieńki. 350 kilo ma wytrzymać. 304 ty pisze. Kilogramy? Tu w ogóle. To jest inny numer, to nie wiem. Wulkong to jest. Wulkong. Dobra, zaczepiamy. Jak coś wyciągniemy, to się włączymy. Pierwszy rzut anki. Już trzeba było odpinać magnes od mostku. Szkoda, że tego nie... Znalazłaś coś? Złapało się? Złapało się pieniądze? Monety masz? Dawaj na górę z powrotem. To i znów się przyczepi pod most. Idź z nim tam naokoło znowu. Pójdzie to na YouTube'a. Wkurza mnie ten karabinczyk aluminiowy, pisali. Przyciąga się, to jest lipa, musi być aluminiowy. Coś chwyciło? Coś dużego mam, coś targam. Coś utargałem. Kurka. Co to jest, tłumnik od... Nie tłumnik. O, nie chwyta, proszę bardzo, ja tu zarobię na nowe... No, nowe auto. Cicho? Coś znów chwyciłem? Mam coś. Co tu jest, pieru? No co ty? No. I koń bez butów poszedł. Kutkowa? Aha, chyba. Albo nie? Nie, to jest kutka od rowera. Spoko rzecz. Chyba się. Ale bez klucza, cholera. Proszę, mój asystencie. Dziękuję. Dziękuję. Przewiązałem ten karabinek. Karabinek trafił na most.
A tu zrobiłem supę. Anka już ma dosyć. Nieprawda, się dopilnuje wiaderka. Widziałeś, jak się dziadki patrzą? No, no, chcą nam ten drut zakosić. Ja widziałem to, widziałem. I siuz do wody! Nie, to się trzyma. Czekaj, muszę złapać technikę jakąś, co? Ja wiem, jak się sieje trawa. Niestety na tej malowniczej miejscówce nie było za dużo metalu, znaleźliśmy drut i kłódkę od roweru. Mamy jeszcze 2 godziny czasu, jedziemy na jeszcze jedną miejscówkę. A ja postanowiłam wybrać skrót. Idziemy na oko. Ciśniemy przez pola. I na oko szukamy monet. Na oko szukamy monet. No. No jest to jakiś sposób na spędzenie wolnego czasu. Jesteśmy na drugiej miejscówce. Moje ulubione, jeżeli chodzi o połowy Okonia. Zobaczymy, co tu wyjdzie. No, tu porzucamy trochę. Zobaczymy, co będzie. Action. Prawie na całą długość linki rzucam. Dobry jestem. Ziemniok taki mały. Co to jest? Co to jest? Ja tu już kiedyś byłem z magnesem, jak pierwszy raz pogubiłem tych blach tak dużo. Przyjechałem tu z takim magnesem z roboty, nie neodymem, nie neodymowym, ale... I też nic nie wyciągnąłem. Tu mamy kotleta. O, taką kratę powinien bez problemu wyciągnąć. Taką kratę? Przecież ona... No to waży 300 kilo. No ale on jak całą powierzchnią przylgnie, to wtedy nią wyciągniesz. No i wyciągam. Nagrywa. Wyciągniemy ją tu na brzeg, poczekamy aż wyschnie i wtedy zabierzemy. O, czy. Nie było mi się ześlizgnie. No już się ześlizguje. Obrośnięty glonem. Ale to jest kotlet, nie? Czekaj, kto to tu wyciągnął? Trzyma ten magnes jak diabli, ale ja ją rzucę do krzaków. Przyjedzie za kilka miesięcy, to te dziadostwo z tego wyschnie. No, ona tu leży już chyba z drugi dok, nikt jej nie brał. Się w końcu doczeka swojego pana. Dziękuję za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, jeżeli się podobało. Zasubskrybuj mój kanał. I do usłyszenia w następnym odcinku. Nara.